Cześć, w tym filmie powiem o jednej absolutnie kluczowej kwestii związanej z aktywnością fizyczną, z treningami. Więc jeżeli trenujesz i masz sobie efekty, a jeżeli chcesz zacząć trenować i chcesz wiedzieć o tej jednej rzeczy, która jest absolutnie kluczowa, jeżeli chodzi o proces treningowy i jego efekty, to ten film jest nagrany właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Aha, jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, bardzo proszę, subskrybuj mój kanał, to mi bardzo pomaga. Ja przekazuję jak najwięcej wiedzy, tyle ile mogę, żeby każdy robił jak największy progres. A jeżeli już mnie oglądałaś, bądź oglądałeś i jeszcze mnie subskrybujesz, no to na co czekasz? Tu jest tyle filmów na moim koncie do obejrzenia i tyle wiedzy do ogarnięcia, że nie ma co czekać, to trzeba działać. Dobrze, teraz tak, bardzo dużo osób, które się do mnie zgłasza, mówi, że ma jakiś tam plan treningowy rozpisany przez trenera, kogokolwiek, instruktora na siłowni i że ten plan wykonuje i że on nie za bardzo daje efekty, tak go robię już 2, 3, 4, 5, 10 miesięcy, no i w sumie nie widzę żadnego progresu. No i Bartek, dlaczego tak jest? Pierwszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, to to, że plan treningowy i ćwiczenia to są narzędzia, które mają dać Ci efekt, progres, tak? I teraz, jeżeli masz na przykład rozpisane, że masz wykonać przysiady, czyli załóżmy, że P, i to ma być wykonane w czterech seriach, powiedzmy, czyli jedna seria, jedna seria, jedna seria, jedna seria. To jak myślisz, czy to dobrze widać? Dobrze widać. To jak myślisz, która z tych serii będzie najważniejsza do wykonania? Napisz mi w komentarzu, daj znać. Ogólnie rzecz biorąc, każda z tych serii będzie ważna, ale najważniejsza będzie ostatnia. To w niej będziesz robić największy progres. Te dwie, trzy serie mają Cię doprowadzić do tej serii, dlatego one są ważne, ale największy robisz progres wtedy, kiedy już jesteś zmęczony, zmęczona. Teraz druga kwestia, załóżmy, że masz do wykonania każdą z tych serii w 15 powtórzeniach. Od 1 do 15. Idąc tym samym tokiem myślenia, jak myślisz, które z tych powtórzeń jest najważniejsze? Pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte czy 15? Tak samo, wszystkie te powtórzenia po kolei są ważne, ale najbardziej istotne jest ostatnie 3, 5 w tym przypadku powtórzeń w takiej serii, tak? Czyli te pierwsze powtórzenia mają Cię doprowadzić do sytuacji, w której się zmęczysz i te ostatnie 3-5 powtórzeń to jest zakres powtórzeń, czyli odtąd do 15, od 10 do 12, 15 to jest zakres powtórzeń, w których Ty robisz progres. Więc jeżeli ktoś sobie bierze jakieś obciążenie lub wróci bez obciążenia i robi sobie 12 powtórzeń i nie czuje żadnej trudności, to ta seria niewiele Ci daje. Dlatego nie dziw się, że nie masz progresu, jeżeli nie jest Ci trudno. Progres robisz wtedy, kiedy jest Ci trudno. Dokładnie tak samo jak w życiu. Progres robisz wtedy, kiedy masz problem i go rozwiązujesz. Jeżeli masz problem i go nie rozwiązujesz, to nie robisz progresu. Tak samo jest z treningiem. Więc ta kluczowa sprawa, zresztą powiem jeszcze o czymś bardzo ciekawym, ale to zaraz. Także oglądaj do końca. Także absolutna kluczowa sprawa jest taka, żeby wykonywać te wszystkie serie i powtórzenia, starając się dawać 100%, czyli masz do wykonania 4 serie po 15 powtórzeń, to tak dopasuj ciężar albo utrudnij tak sobie to ćwiczenie, żeby ostatnie 3-5 powtórzeń w serii, w tym przypadku na przykład 15, było bardzo ciężkie do wykonania. Jak to wygląda potem w praktyce, jak ktoś nie ma progresu, że ktoś ma na przykład 3-4 serie, machnie sobie 15 razy coś, no nic nie czuję, no ale zrobiłam 15 powtórzeń w 3 seriach i nie mam progresu. No dlatego nie masz progresu, że ćwiczenie i liczba serii to są narzędzia, ale to ty zadecydujesz, jak te narzędzia wykorzystać. Czyli jeżeli chcesz je wykorzystać skutecznie, no to trzeba to sobie, jeszcze raz mówię, utrudnić. Dobrze, czyli to już mamy omówione, jeszcze raz powtarzam, musisz się starać utrudniać serię, żeby robić progres. I teraz powiem ultra kolejną ważną rzecz, w sumie to będą dwa sekrety, które ujawnię. Czy nie są sekrety, to jest po prostu brak wiedzy niektórych osób na ten temat, ale jestem po to, żeby tę wiedzę przekazywać. Druga bardzo ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Weźmy sobie tak. Mówiłem o tym, że plan treningowy, liczba serii, powtórzeń, ćwiczenia, to wszystko są narzędzia. I teraz, żeby to udowodnić, żeby zobrazować, jak to jest istotne, co powiedziałem, dajmy sobie przykład. Mamy trzy osoby, które miały wykonać przysiady.
Te wszystkie trzy osoby są do siebie podobne i mają wszystkie wykonać przysiady. Mamy jedną osobę. Tak, wiem, że mam umiejętności malarskie, no ale zostałem trenerem dietetykiem. Też żałuję. Dobra, i trzecia osoba, rączki wesołe. Wszystkie są uśmiechnięte. Dobra. I teraz tak, wszystkie te trzy osoby mają do wykonania w swoim planie treningowym przysiad. I teraz tak, wszystkie osoby są do siebie podobne, a są tak samo doświadczone, powiedzmy, że 3 miesiące trenują na siłowni. Wszystkie mają do wykonania 4 serie po 15 powtórzeń, ok? I teraz tak, ta osoba ćwiczy szybko i bez obciążenia zewnętrznego. Czyli zapiszę, że S to szybko i bez obciążenia zewnętrznego, dam po prostu minus. Druga osoba ćwiczy szybko, ale na przykład trzyma przed sobą hantlę, która waży 5 kg, tak? Czyli już ma dodatkowo plus 5 kg. A z tej perspektywy się dziwnie pisze. Dobrze, a ta osoba ćwiczy wolno i też ma 5 kg obciążenia plus. I teraz zgadnijcie, kto z tych trzech osób zrobi największy progres, jeżeli mają do wykonania 4 serie o 15 powtórzeń? Osoba, która wykonała powtórzenia szybko i bez obciążenia zewnętrznego, osoba, która wykonała ćwiczenia szybko i z obciążeniem, czy osoba, która wykonała wolno, napinając mięśnie i z obciążeniem? Oczywiście osoba numer 3, choć w teorii każda z nich wykona 4 serie przysiadów po 15 powtórzeń. I teraz serie, powtórzenia, ćwiczenia to są wszystko narzędzia, ale to od ciebie zależy, jak ty tych narzędzi użyjesz. Dlatego jeszcze raz podkreślam, wracając do tego, co mówiłem na początku. Musisz tak dopasować do siebie obciążenie, żeby ci było bardzo trudno końcówkę serii, każdej serii, oprócz tej pierwszej rozgrzewkowej, wykonać. Teraz po raz kolejny podkreślam, że personalizacja to jest swego rodzaju mit. Personalizacja polega na współpracy i optymalizacji działań. I teraz, jeżeli ktoś na przykład się do nas do strefy przemian zgłasza, bo plan treningowy, to my narzędzia dajemy podobne. To nie są jakieś cuda. My też trenujemy podobnie, tak jak rozpisujemy w tych planach treningowych. Ale to, że ja na przykład rozpiszę komuś przysiady i ta osoba ma miesiąc doświadczenia, a to, że na przykład ja rozpiszę, nie wiem, ani przysiady, albo sam sobie rozpiszę przysiady, to nie znaczy, że my trenujemy tak samo. Bo ta osoba, która ma miesiąc doświadczenia i wykona przysiady, może je zrobić z obciążeniem własnego ciała i to może być dla tej osoby bardzo trudne. I to jest wtedy wystarczające. Ale jak ja bym wykonał przysiady z obciążeniem własnego ciała, to mi to żadnej trudności już nie sprawia. Dlatego ja muszę sobie dołożyć obciążenia zewnętrznego i zwolnić tempo, żeby sobie utrudnić, żeby dalej robić progres. Mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli teraz wskazówka dla ciebie. Przestań oczekiwać, że wszystkie twoje plany treningowe co 2 tygodnie będą inne, bo nie ma absolutnie takiej potrzeby. Twoje ciało przyzwyczaja się do treningu wtedy, kiedy robisz go za każdym razem dokładnie tak samo. Czyli wtedy się rzeczywiście adaptuje. Czyli jeżeli byś przez 3 miesiące robiła przysiady z obciążeniem 5 kg nawet i nie zmieniała tempa, nie zmieniała zakresu ruchu, nie zmieniała tych właśnie 5 kg i tak dalej, no to rzeczywiście ciało się do tego zaadaptuje. Ale jeżeli będziesz robić przysiady, ale tylko zmienić tempo, albo tylko zwiększyć o 5 kg obciążenie, to już jest nowy bodziec dla organizmu, wtedy twój organizm się tego nie przyzwyczaja. My w strefie rozpisujemy plany treningowe mniej więcej co 2 miesiące, dopasowując oczywiście go do oczekiwań każdej osoby, która chce coś tam osiągnąć, ale kluczowe za każdym razem to podkreślamy, jest obciążenie. To obciążenie będzie decydowało o tym, jak wielki progres będziesz robić. Obciążenie musi, jeszcze raz podkreślam, być takie, żeby końcówka serii była bardzo trudna do wykonania. Druga kwestia, która też zauważyłem, że ma coraz większe znaczenie, uważam bardzo duże, to jest tempo. Dlatego, że im szybciej wykonujesz ćwiczenie, tym ty się mniej skupiasz na technice i napięciu mięśniowym. A nagrywałem już o tym film, napięcie mięśniowe również jest strasznie ważne. Więc zdecydowanie polecam wszystkim ćwiczyć wolno. Czyli liczysz sobie na przykład, jak robisz przysiad, bo na tym przykładzie bazujemy, schodzisz 3 sekundy w dół i idziesz 3 sekundy w górę. Tak, 3 sekundy, czyli 6 sekund trwa jedno powtórzenie. I zobacz, ta osoba wykona sobie 15 przysiadów w jednej serii i zrobi tak, raz, dwa, trzy, cztery. W takim tempie druga osoba zrobi sobie raz, dwa, trzy, przepraszam, że tak pokazuję,
I ta osoba będzie miała większy problem tylko zwalniając tempo, bo napnie więcej mięśni, wykorzysta więcej włókien mięśniowych, a to przełoży się potem na zoptymalizowany metabolizm. To też prawdopodobnie, a w zależności od stopnia doświadczenia, też przełoży się na to, żeby ta osoba będzie mieć więcej mięśni. A więcej mięśni to szybszy metabolizm, to więcej spalania energii, więc to się też przełoży na spalanie tkanki tłuszczowej. Więc można postawić znak równości, budowanie mięśni równa się spalanie tkanki tłuszczowej. Przepraszam, że tak brzydko piszę, ale się za bardzo zaangażowałem w treść merytoryczną. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, którą z tych trzech osób jesteś. Czy wykonujesz sobie ćwiczenia szybko, myśląc zupełnie o czymś innym i nie zwiększasz obciążeń? Czy jednak trochę się skupiasz, ale i tak robisz szybko i trochę zwiększasz obciążenie? Czy jednak jesteś tą perfekcyjną osobą, która zwiększa obciążenia, która wykonuje wolno i skupia się na swoich mięśniach? Daj mi znać w komentarzu, że to dla mnie bardzo ważne. I dajcie w ogóle mi znać, czy to wszystko, co powiedziałem, jest jasne. Uważam, nazwałem to sekretem, dlatego że totalnie nie jestem w stanie policzyć 5 osób, które na to wszystko zwracają uwagę. Jeszcze raz mówię, zwracaj uwagę tempo i obciążenie i to, jak ci jest trudno. Muhammad Ali, czyli jedna z legend boksu, powiedział, że on zaczynał liczyć powtórzenia wtedy, kiedy było mu ciężko. I to jest absolutny klucz. To, że ty zrobisz te 4 czy 5 powtórzeń, 4 czy 5 serii w 15, 20, 10 powtórzeniach, co z tego, że to nie było trudno? Progres robisz wtedy, kiedy sobie utrudniasz. Pamiętaj o tym. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli mówię, masz pytanie, zostaw proszę komentarz. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem, bo od tego jestem, żeby pomagać. Jeżeli uważasz, że ten film może komuś pomóc, bardzo proszę udostępnij go znajomym bądź u siebie na social mediach. No i co, mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie.